Witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj miałam nagrać spory zapas tych filmów odnośnie kalendarza adwentowego perfumowego. Taki zapas chociażby 7 filmików. Nie wiem, jak to wyjdzie, dlatego że ja już trochę w trakcie załatwiania różnych spraw jestem i może trochę będę miała czasu, ale chyba nie na aż taki zapas filmików. Może chociaż jakieś 2 uda mi się. 2 kolejne odcinki. A w inny dzień jednak ten spory zapas trzeba zrobić. Jutro obawiam się, że nie wyjdzie. Mam pewien inny plan. Nie wiem, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że jakoś mi się to uda. Muszę to jakoś tak zrobić, żeby był zapas chociażby na weekend i początek przyszłego tygodnia. To chociaż jakieś 3 w zapasie. Zobaczymy. Ja tak naprawdę wybieram... Staram się w zasadzie te wybory tak kierować, żeby i zawrzeć kwestie oczywiście tych różnych kategorii zaplanowanych, ale też kwestię na przykład świąteczną wpleść. Będę odbierała na przykład pierniczki Kasi Pom, także myślę, że a propos zapachu niszowego, takiego już niszowego, totalnie niezależnego w ramach serii Patriotyzm Perfumowy, też chciałabym to na pewno w którymś odcinku kalendarza koniecznie zawrzeć, bo to też trochę takiego właśnie okresu świątecznego, także takowy też będzie zawarty. I jeżeli chodzi w ogóle o kwestie, to raz, że te 3 kategorie, nie powiedzieć, że tramwaj, ale chyba czekam na innym. 3 kategorie, wpleść te świąteczne, starać się, żeby to były takie wybory, których za bardzo nigdy nie było, bądź w ogóle nie było, przecież jakieś właśnie takie totalnie nowe rzeczy. I też staram się w tych wyborach, jeżeli chodzi o tą serię, tą kwestię budżetową w tych filmikach. Ja przypomnę, że mam jedną z szuflad, taką właśnie budżetowe zapachy, więc między innymi sobie tam krążę w tej szufladzie wówczas. Na pierwszy odcinek wybrałam Napoleona, dlatego że obiecałam ten film w ramach serii budżetowe. Kolejne obiecane, że odnośnie serii budżetowe były właśnie zapachy odnośnie komentarza Agnieszki Panny z Gór, czyli takie właśnie budżetowe, nadające się do pracy, czyli jakieś takie właśnie, rozumiem, lżejsze, bez jakichś kwestii problematycznych. Jakby taki nurt, taki, że tak powiem, tak zwany nurt bezpieczny, chociaż to jest tak naprawdę bardzo taki nie do końca dla mnie klarowny, jednoznaczny temat, bo to wszystko generalnie zależy. Rozumiem, że chodzi o takie zapachy do takich zamkniętych pomieszczeń, które mogłyby się stać problematyczne. Chodzi o to, żeby po prostu nie doprowadzić do tego, że ktoś inny, bardziej wrażliwy zapachowo, na przykład, to jest taki na przykład osoba totalnie nieużywająca takich rzeczy, no na pewne rzeczy po prostu mogą być problematyczne, jakieś takie cięższe nuty, nie wiem, już taki zapach, nie wiem, zagarem, ze skórą, z nadmierną słodyczą, zbyt problematycznym ujęciem pewnych białych kwiatów. To mogą być takie motywy dla kogoś akceptowalne, dla dużej ilości osób, na przykład migrogenne, powodujące nudności, także z takich trzeba generalnie zrezygnować, według mnie. Mówię o zamkniętych pomieszczeniach. W sensie, no nie wyobrażam sobie, ja nie lubię agaru, ale żeby wypsikać się czymś agarowym, specyficznym i nie wiem, na przykład być w jakimś małym pomieszczeniu z innymi ludźmi, bo to jest takie troszeczkę jednak samolubne. Myślę, że jestem dosyć egocentrykiem, ale biorę to pod uwagę, bo zdaję sobie sprawę, też pamiętam ja lata temu, z jakim ja bólem głowy i nudnościami wychodziłam z perfumerii, bo cała ta mieszanka to wszystko. Teraz wychodzę z takim czymś po jakichś alejkach, w cudzysłowie, powiedzmy perfumowych, w jakichś drogeriach, po prostu tam ludzie napsikają takimi rzeczami, że to jest dla mnie efekt mdlący, nie do przejścia. Więc no ja bym powiedziała, że z kolei z niedrogimi właśnie trzeba uważać właśnie do zamkniętych pomieszczeń, bo jest niestety duże prawdopodobieństwo, że to będzie coś tak płaskiego, mdlącego. No i teraz już jest mój tramwaj, także kończę. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki kalendarza perfumowego codziennie o 11.11, 24 dni od 1 grudnia, czyli takie 24 powiedzmy okienka perfumowe.